Słuchajcie, chciałem o coś pogadać. Pokrótce omówić, co zrobiłem. Tam z tyłu jest taki zawór, o, tutaj. Jego odkręcam, woda wtedy sobie płynie tą rurką tam na wprost dalej. Omijając cały ten układ, tu mam zawór jeden, tu drugi, zakręcam i ten układ jest odcięty. Odkręcam sobie te trzy korpusy z owatoliną, które robią mnie za mechanikę. No i bez problemu mogę tego, to sobie wszystko potem odkręcić, a woda cały czas w układzie pracuje i po prostu omijając ten cały tutaj, tą pierwszą sekcję filtracyjną, płynie sobie dalej przez drugą i trzecią sekcję. Chciałem wam pokazać skuteczność takiej owatoliny na przykładzie pierwszego, który rozwinąłem. To jest zewnętrzna część, to jest wewnętrzna, to jest to, co było nawinięte bezpośrednio na sam o ten wałek, dokładnie o, w ten sposób. Zobaczcie, jaka jest skuteczność. Jakie to jest brudne tutaj i jakie jest czyste w środku. Powiem szczerze, że jeszcze tak brudnej tej owatoliny nigdy nie widziałem, no bo jeszcze nigdy nie było tak, żebym czyścił dopiero po miesiącu. A i tak tutaj jest jeszcze białe, to co widać zresztą. No tu macie tą część taką najbardziej na zewnątrz wyciągniętą, no to tu jest jeden wielki syf, aż to się klei, zresztą o, po rękach widać, jak ja to złapię, że o, błoto mi zostaje. Czyli tego główienka tu się zatrzymało całkiem sporo i wszystkich innych części. A tu w środku jest jeszcze całkiem fajnie czysto. Także jak widać, ta owatolina, ta metoda sprawdza się bardzo dobrze na wyłapywaniu wszystkich po prostu zanieczyszczeń. Skoro ona tu jeszcze jest czysta, znaczy się, że tu już nie leciał żaden syf, że to wszystko po prostu zatrzymało się wcześniej. Dobra, co dalej? Wymienię teraz te wkłady, zaraz sobie dotnę. To jeszcze wam coś opowiem na temat samej owatoliny. W zasadzie to wszystko już pokazywałem. To jest zwykłym sznurkiem obwiązane. Się o, odwiązuje. Nigdy nie wiem którym. W ten sposób. I odwija po prostu, nie? No. Pięknie. O, samo błoto, ile ze sznurka spadło. Sznurek sam też za filtrację robi. Także o, teraz wam na żywo odwinę kolejny. Widzicie tu na zewnątrz, jaki jest syf. No i jak się pokazują już te warstwy ze środka, to widać, że jest to w miarę czyste. No i różnica jest no bardzo duża, także ten sposób filtracji mechanicznej jest bardzo dobry. To oczywiście jest żaden mój wynalazek, to wszystko jest zapożyczone z internetów, z systemów nalurowych, które mają malawiści, bo na nich się wzorowałem, jak robiłem swój system. I to jest bardzo fajne, dobre, sprawdza się i łatwo się to wszystko szybko w miarę wymienia. Dobra, ja to wszystko sobie teraz podwijam i zaraz dotnę sobie tą owatolinę i nawiniemy z powrotem i zmontujemy. Ok, podłączyłem już dwa te nalurowce, teraz wam szybko omówię, jak ja to robię. Jak widzieliście na timelapsie, z całej takiej wielkiej beli owatoliny wycinam sobie taki pasek na 27 cm. No to mam mniej więcej 26, więc tak wycinam, żeby tam o 0,5 cm z każdej strony było po prostu więcej. Wtedy to się trochę lepiej tego zakłada. Słuchajcie, sprawdziłem specjalnie, całą tą belkę owatoliny kupiłem dokładnie 7 czerwca, puściłem filmik na YouTube'a, dzięki temu wiem, kiedy to było, dzięki tym wszystkim filmom. Właśnie jak to rozpakowywałem, wam o tym opowiadałem, że to mi starczy na rok. Powiem wam, że mam jeszcze tyle, że starczy mi jeszcze na co najmniej pół roku, więc w zasadzie tamta paczka, którą kupiłem za, nie wiem, 6 zł, to mi starczyła na 2 lata. Także to bardzo wydajne, proste, tanie rozwiązanie i po prostu kupujesz kawałek tego, tak wyrzucasz, no. Dobra, po prostu rurkę, która była środkiem od filtra sznurkowego, którego mam do dzisiaj tyle. Kupiłem 3 opakowania specjalnie i nawinęłem sobie na jeden i do dzisiaj z tego filtra sznurkowego korzystam.
Owijam. Na początku trochę ciaśniej, potem coraz luźniej, w ten sposób. No i sznurkiem, tylko po to, żeby to się, wiadomo, trzymało. Nie musi być to w żaden jakiś tam elegancki sposób zawinięte, tylko po prostu owinięte, nie? Dobra. Ciach. I zrobione. I ot, cała robota. Jak widzicie, zwinięcie tego zajmuje, no, nawet nie minutę. Wkładamy go do środka. Nie wiem, zawsze ludzie martwią. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz na pewno. Żeby tu wcelować. Ta watolina jest na tyle gruba, że to się zajmuje cały ten filtr. Ona pod wpływem wody. Tu jest około 0,5 cm z każdej strony wolnej przestrzeni. Nie wiem, czy będzie widać między tą rurką. Ale ono potem oczywiście się trochę wsiąknie. Nakładamy, przykręcamy. I od cała filozofia. Gdyby nie to, że kręcę ten materiał, to cała ta wymiana tych trzech korpusów to jest 15 minut. 15 minut wraz z docięciem tą watoliny, bo to też jest dokładnie chwila, moment. O. I skończone. I tu mam, teraz tylko pozostało to odkręcić i odpowietrzyć. Muszę to odpowietrzyć, tu na górze są takie śrubki. Odpowietrzam to dlatego, że ten układ znajduje się przed pompą, bo ma na celu wyłapać wszystkie zanieczyszczenia, które mogłyby trafić na pompę. Dlatego mechanika zawsze musi być przed pompą. I niestety układ zapowietrzony przed pompą powoduje to, że zapowietrza się pompa. Za pompą woda to wszystko przepchnie, nie trzeba nic odpowietrzać, ale niestety przed pompą trzeba, co zresztą też wam za chwilę nagram. Ale tak jak mówię, ta owatolina świetnie się sprawdza. Widzicie, teraz są trzy te korpusy wymienione spokojnie na te dwa tygodnie, a teraz wymieniałem po miesiącu. Sprawne oko pewnie zauważyło, że ja jeszcze wypłukałem tę watolinę, dlatego żeby usunąć z niej wszystkie te zanieczyszczenia, te główienka, które tam są. A to z prostego powodu ja tą wodę potem wylewam do siebie na ogródek i mam naturalny nawóz dla moich roślin na ogrodzie. Dobra, dokręcamy to, odpowietrzamy i w zasadzie będę miał filtrację skończoną. Albo jeszcze nie, wiecie co? Jeszcze wypłuczę sobie te trzy korpusy, w których są gąbki. Bo cały czas o nich zapominam, a je też trzeba co jakiś czas wypłukać, bo gąbka ma to do siebie, się zapycha. Ceramika raczej się nie zapcha, bo tu jest grubo, raczej się nie zapcha, ale gąbka raczej na pewno się zapcha. Dodatkowo tak, dlaczego tu w tych trzech pierwszych są gąbki? Teraz mam wyłączony ten układ. Pomijając fakt, że gąbka jest całkiem dobrym podłożem, jednym z najlepszych dla bakterii, to jeszcze jest bardzo dobrą mechaniką, tak? Zresztą w tamtym układzie na rurowca, znaczy w tamtym układzie prefiltrów do kubła mam użyte gąbki właśnie jako mechanikę. Jak teraz mam wyłączony tą sekcję, wszystko płynie tyłem. No niestety teraz zanieczyszczenia idą na pompę, ale mam nadzieję, że nie są na tyle grube. Wszystko idzie pierwsze co na te gąbki. I teraz ta gąbka przez te dosłownie 15-20 minut, kiedy ta sekcja jest odłączona, robi mi za mechanikę. Dlatego też co jakiś czas powinienem je przepłukać. Faktycznie nie płukałem ich od... No nie pamiętam, czy to w tym roku robiłem. Tylko dobrze będzie je przepłukać. Ale to już nie będę wam pokazywał, to już puszczę na przyspieszenie, na timelapsie. Odkręcenie tego, wypłukanie tych gąbek, przykręcenie z powrotem, to myślę, że to jest jakieś 10 minut. Dlatego właśnie lubię tego nowerowca, że to się tak w miarę szybko wszystko fajnie robi. Dobra, ja sobie odpowietrzam ten układ. Puszczę wodę już przez niego, to sobie potem wypłukam. Thank you.
Powiem wam, że wypłukanie tego no było dobre. Tu jest takie zanieczyszczenie, że masakra. Te gąbki były przez ten chyba blisko rok nieczyszczone i one naprawdę były potężnie zapchane. A co ciekawe, zastanawiam się, czy to nie były same bakterie. Dlatego, że nie wiem, czy to będzie dobrze widać, pewnie na kamerze tego nie złapać, ale ta woda z tym, nazwijmy to syfem z tych gąbek, jest brązowa. Natomiast wszystkie te, które wypłukiwałem z tych gąbek spre filtrów, są czarne. Co może sugerować, że to jest trochę jakiś inny odpad, albo już lepiej przerobiony. W każdym razie jakiś tam przepływ przez te gąbki był. A co wam chciałem teraz pokazać? Chciałem wam pokazać, jak to się będzie teraz odpowietrzać. Bo to będzie coś naprawdę potężnego, jak cała masa właśnie tej wody, znaczy powietrza tego stąd wyleci. Popełniłem trochę mały błąd, bo powinienem je wszystkie zalać, tak żeby nie puścić tutaj jak najwięcej powietrza, tylko jak najmniej powietrza. Ale tak sobie pomyślałem, że jak powietrze przejdzie przez te wszystkie korpusy po kolei, to nazwijmy to tak dosadnie, oderwie mnóstwo zanieczyszczeń, mnóstwo jakichś takich, jak są czasami całe takie kępy właśnie tych bakterii. No i wywali to wszystko do akwarium oczywiście, nie? Ale przynajmniej te filtry trochę przeczyści, a to co się wywali do akwarium, to się potem z tego wybierze. No i dobra, zróbmy test. Zobaczymy, jak to będzie. Tam już odkręcamy. Tu już się pierwsza woda, zobaczcie, zaczyna wlewać. Na razie jeszcze bypass cały czas jest odkręcony. Tu już widać w tych filtrach ruch. I słychać, jak powietrze zasuwa już przez cały system. No i dobra, teraz się zalewa. Zagrajmy drastycznie, zakręcimy bypassa. Teraz już wszystko musi lecieć całym ciśnieniem przez. Oj, o, o, zobaczcie, jak to się pięknie odrywa wszystko, jak to widać. I to samo się dzieje i tutaj. Bąble powietrza lecą. A co się dzieje w akwarium? No, co się miało dziać, no. Wywaliło trochę syfu. Zgodnie z przewidywaniami. No, niestety tu już spuściłem tyle wody, że wylot jest już nad taflą, więc nie widać, ile tak zwanych pęcherzyków powietrza wywala ten filterek. O, trochę dało zanieczyszczeń. Ale to se potem wyfiltruje. O, ryby ta w bagnie siedzą. Niedobrze, jak siedzicie w bagnie, się czujecie jak w domu, nie? No. A to tylko tutaj. Ta część akwarium jeszcze jest czysta. No i dobra. Filtracja odpowietrzona, wymieniona. Tu włóknina, wypłukane tutaj gąbki, wypłukane gąbki tam. I w zasadzie cały serwis filtracji skończony. To by było na tyle. Teraz mi zostało jeszcze tylko już spuścić resztę wody, którą mam do spuszczenia. No i wlać nową. I serwis akwarium zakończony. Dobra. Jeszcze wam puszczę szybki timelapse, jak się woda wylewa i wlewa.
A tak już prezentuje się akwarium po wszystkich zabiegach. Woda jeszcze trochę mętna, wiadomo, po tej całej filtracji. No, ale filtracja cała jest wyczyszczona. Myślę, że na jakiś czas to starczy. Zapewne kilka miesięcy się znowu tym zajmę. Na tę chwilę mam już dosyć. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co tam napsułem, czy tam naprawiałem. Za jakiś czas, myślę, że za parę dni nagram Wam efekt finalny, jak to wszystko wyszło. Jak już akwarium się trochę oczyści, roślinki trochę się rozrosną. Także w sumie to nie będę nic już więcej mówił, bo film tak jest długi, a biorąc pod uwagę całą serię filmów, to oj, dawno tyle nie nagrałem materiału. Także będę się z Wami już żegnał. Do zobaczenia. Cześć.